Witajcie bardzo serdecznie, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Mam przyjemność rozpocząć nową serię na moim kanale. Będzie to gra Różowa Pantera po skarb się wybiera w wersji hardkorowej. Tak jest, moi drodzy, jest to już czwarta taka hardkorowa seria, którą zaczynam. I w tej grze jest takie zadanie, przynajmniej ja wyznaczyłem sobie takie wyzwanie, żeby przejść tą grę bez żadnych obrażeń, bez żadnego draśnięcia. Jest to naprawdę bardzo, bardzo trudne, ale jest to możliwe. Zazwyczaj właśnie w takiej hardkorowej serii dokładam przynajmniej jedno zadanie, które znacznie utrudnia rozgrywkę. O, tutaj mi się włączyło jakieś demo, ale nie będę go oglądał. I tak, gra została wydana w roku 2002, w listopadzie, natomiast polska premiera miała miejsce gdzieś tak 2 tygodnie później, więc całkiem niedługo. I tak, zanim przejdziemy do rozgrywki, chciałbym sprawdzić kilka opcji, czy tu jest wszystko w porządku. Zajrzymy najpierw do klawiszologii, aczkolwiek myślę, że tutaj się wszystko zgadza. Myślę, że głośność też, aczkolwiek zdarza się, że w pierwszych odcinkach albo ja jestem za cicho, albo gra jest za cicho, ale z czasem właśnie to nadrabiam. Mam nadzieję, że tutaj będzie wszystko w porządku. I myślę, że już możemy zaczynać. Jest tutaj jednak jeden haczyk, mianowicie nie mogę nagrać intra, ale w plikach gry znalazłem wszystkie materiały z tej gry, więc jak będę ten odcinek montował, to wstawię intro. I tak, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Znaczy, chciałem powiedzieć, że ta gra ma być w pewnym sensie rekompensatą za London Racer World Challenge, który okazał się grą po prostu za łatwą. Tutaj na pewno będzie znacznie trudniej, ponieważ stawiamy znacznie wyżej poprzeczkę. No i dobra, myślę, że to wszystko, co chciałem powiedzieć. Tak więc zapraszam na intro. Ok, jesteśmy już w grze. Zaczynamy właśnie na takiej działce. I tak, mamy tutaj taką tabliczkę ze znakiem zapytania. Podejdźmy do niej. I mamy tutaj coś napisane. Witaj, ten dom jest teraz twój. Są w nim pamiątki z każdej z moich podróży. Każde drzwi prowadzą do innego miejsca, które odwiedziłem. Mój skarb jest ukryty na strychu. Podpisano twój kochający wujek. Podejdźmy teraz do kolejnej tabliczki. Swoim kluczem możesz otworzyć tych dwoje drzwi. Pozostałe drzwi otwierają inne klucze. Za każdymi z tych drzwi znajdziesz nowy klucz. Aby wejść na strych, potrzebujesz 12 kluczy. Powodzenia! Dzięki. Więc tak, mamy tutaj pierwsze lokacje, do których możemy wejść. Potrzebujemy tutaj jednego klucza, ale na szczęście ten klucz mamy i możemy wejść. Gdy ukończymy jedną z tych lokacji, otworzy się tutaj taka klapa i dzięki której możemy dojść do kolejnych lokacji. I tak musimy przechodzić coraz wyżej aż na strych, ale to oczywiście zajmie trochę czasu. Tutaj jeszcze przy okazji mamy jedną informację. Uważaj, moja drapieżna roślina. Oj, tutaj mi się przewinął jeden tekst. A najbardziej lubi różowe mięso.
Nie wiem, co tam było wcześniej, wybaczcie. Aby wygrać, musisz znaleźć jej trzy słabe punkty. Tak, jest głodna ta rosiczka. Okej. I tutaj już potrzebujemy czterech kluczy, żebyśmy zawalczyli z tą rosiczką. I jak tego bossa unicestwimy, będziemy mogli przejść do kolejnych pięter. I możemy w końcu dojść na stryk. Ale to oczywiście jak zdobędziemy te 12 kluczy. I tak, za każdą ukończoną lokację dostajemy klucz. Więc możemy już przypuszczać, że lokacji jest w tej grze 12 albo 13, bo jeszcze ten strych jest przecież. W prawym dolnym rogu jest plan domu i wszystkie nieukończone lokacje są zaznaczone kolorem takim ciemno-niebieskim, czyli wszystkie. Jeżeli każda ukończona lokacja zamaluje się na różowo. I tak, w lewym górnym rogu mamy wizerunek naszego protagonisty i ilość serc. I tak, wszystkie serca będą zapełnione. Dopilnuję, żeby interfejs cały czas był włączony, żeby to było jak najbardziej wiarygodne. I tak, w prawym górnym rogu mamy ilość zdobytych monet. Po lewej stronie mamy galerię portretów, gdzie możemy kupować obrazki za monety, ale myślę, że to uczynię dopiero pod koniec rozgrywki. I tak, myślę, że już możemy wejść do pierwszej lokacji. Myślę, że wejdziemy najpierw tutaj. Naciskamy szóstkę numeryczną. I oto mamy pierwszą lokację, Luxitania. Tak, wiele mówiąca nazwa. Tutaj mamy, widzimy jakąś instrukcję, ale nie będę jej czytał. Ponieważ wszystkie lokacje dość dobrze znam, więc myślę, że będzie dobrze. I tak, zaczynamy w jakiejś ładowni. Tak, teraz jesteśmy w ładowni Luxitanii. Znajdź klucz ukryty na statku i wróć do drzwi z napisem wyjście. Ogólnie te poziomy możemy ukończyć, znaczy wszystkie lokacje możemy ukończyć na dwa sposoby. Otóż pierwszy sposób to jest taki czysto eksploracyjny, to znaczy odwiedzamy po prostu każdy zakątek i po prostu nie śpieszymy się. Natomiast drugi sposób to jest sposób, w którym będziemy cały czas szli do przodu i starać się przebić czas, bo w lewym dolnym rogu mamy czas, białymi cyferkami jest oznaczony nasz czas, a żółtymi cyferkami jest oznaczony czas jakiegoś kolesia, który już ukończył tą lokację. Tak, spróbuję tutaj wejść, bo tutaj są monety, które bardzo bym chciał zebrać, ale chyba to się nie uda, więc spróbujmy wejść na górę. Ogólnie myślę, że stoper wyłączę, ponieważ nie będzie nam potrzebny. Ja właśnie wybiorę ten pierwszy sposób, czyli po prostu lokację będziemy przechodzić po prostu bez pośpiechu. Postaram się wszystkie monety zebrać, aczkolwiek będzie to dosyć trudne. Dlaczego, to powiem wam później. No i dobra, myślę, że już możemy sobie iść dalej. Tak, wejdziemy po tych pudłach na górę. I tutaj mamy zaraz spotkamy pierwszego przeciwnika. Stających na drodze pokonasz za pomocą klawisza atakuj. Tak, czyli naciskamy czwórkę numeryczną i pantera wykona taki wir, który może unicestwić naszych adwersarzy. Tak, pierwszym przeciwnikiem okazał się taki malutki koleś. Możesz też pobić tych głupków skacząc im na głowy, ale tego sposobu tak średnio polecam, ponieważ jest mało skuteczny. Ja polecam naprawdę ten wir, który jest całkiem dobry. Tutaj mamy przeciwnika. Musimy w ogóle bardzo uważać, ponieważ jeśli jakiegoś przeciwnika dotkniemy, to już ten projekt staje się nieaktualny, moi drodzy, więc naprawdę trzeba tutaj uważać. Dobra, tutaj sobie pozbieramy monety i weźmiemy banana, który sobie leży tutaj. Aby coś wziąć albo odłożyć, wciśnij klawisz podnieść, czyli szóstkę numeryczną. Tak, tego banana musimy gdzieś dostarczyć, więc pójdziemy na prawo. Kiedy w dymku pokaże się ikona chowaj się, wciśnij klawisz chowaj się, aby się ukryć.
Tak, czyli tutaj mamy takie koła ratunkowe i jeżeli zauważycie taką dymkę, w której jest taka niebieska kulka z panterą, to wtedy naciskamy ósemkę numeryczną i możemy się wtedy schować. Tak, to się naprawdę bardzo przydaje, kiedy ktoś będzie nas gonił, a takich sytuacji będzie kilka. Aby przejść dalej, musisz przynieść tutaj przedmiot, który zobaczysz w dymku. Tak. Tutaj mamy małpę, która potrzebuje banana, więc teraz sobie podamy banana i możemy ruszać dalej. Weźmiemy tutaj bombę. Jak widzicie, ona wybuchnie za 25 sekund. Musimy ją położyć przy takim jednym obiekcie. O, dokładnie przy tym pudełku. Tak, ponieważ gdyby te pudełko cały czas stało, to byśmy nie mogli przejść dalej. I tak, najpierw trzeba zdetonować to pudełko. Tutaj mamy kurczaka, ale weźmiemy ten przedmiot za chwilkę, ponieważ chciałbym się dostać na szczyt tej latarni, czy co to jest. Tutaj musicie uważać na taką czarną dziurę. O, ja spróbuję ją przeskoczyć. Nie będę ryzykował zbierania tych dwóch monet, ponieważ mogę oberwać i wtedy już... Już wtedy po serii jest. Okej, tutaj zbiorę monetę. O. I okej. Teraz tutaj sobie pozbieramy. I żeby przejść dalej, musimy wskoczyć w tą rurę. O. I wtedy pojawiamy się w zupełnie innym miejscu. Tak, ponieważ pudełko jest już wysadzone, to możemy teraz pójść po kurczaka. Jak widzicie, tego kurczaka strzeże jakaś pani, ale muszę ten przedmiot wziąć. Znaczy ukraść bardziej, chociaż wiem, że kradzież to jest zła rzecz, ale po prostu musimy to zrobić. Nie ma innej możliwości. A wiecie dlaczego? Ponieważ... O, tutaj przeciwnik, który o mały włos nas nie zranił. O właśnie, musimy tego kurczaka dostarczyć tej pani i ona wejdzie do środka, a my możemy przejść dalej. Przez niektóre drzwi możesz przejść, przycisk chowaj się. Tak, czyli naciskamy ósemkę numeryczną i możemy przejść przez te drzwi. Złap klucz i biegnij do drzwi z napisem wyjście, ale to zrobię wkrótce, ponieważ chcę najpierw unicestwić wszystkich kolesi, żebyśmy już mieli spokój, a ponadto musimy jeszcze wziąć bombę, ponieważ w trakcie ucieczki byśmy napotkali na pudełko i byśmy nic nie zdziałali zupełnie. Okej, mamy jeszcze 15 sekund, ale myślę, że to jest naprawdę dużo czasu, więc spokojnie powinno wystarczyć. Ok, podkładamy tutaj bombę i już pójdziemy po klucz, albo nie. Załatwimy najpierw kolesi, o, bo tutaj mamy jednego. Dobra. Tak, ten przeciwnik jest naprawdę prosty, wystarczy go dwa razy uderzyć i już... zostaje unicestwiony. Tak, tutaj już chyba nikogo nie będzie. A nie, tu jeszcze jest jeden typek. Okej, udało się. I tu już na górze nie powinno nic być, tylko te drzwi z napisem wyjście, ale potrzebujemy klucza. Więc teraz po ten klucz się udamy. Weźmiemy ten klucz i udamy się do wyjścia. Tak, musimy tylko uważać, żeby ta pani nas nie prześcignęła i jak ten klucz by wzięła, to by się z powrotem udała w tamto miejsce, gdzie ten klucz był i byśmy musieli zaczynać od początku. Na szczęście żadnej kary nie ma, tylko po prostu możemy stracić nieco czasu. Tak, teraz musimy się dostać jakoś na górę. O mały włos nie wzięła klucza. Naprawdę o mały włos, bo było już bardzo blisko. I tak, tutaj mamy tego białego kolesia, który przeszedł tą lokację w 2 minuty 45 sekund i jest pierwszy, natomiast my jesteśmy na drugiej pozycji, więc nie najgorzej wcale i w ogóle zajmujemy podium, więc to jest ciekawe. Jest nagroda pieniężna, gdybyśmy tego faceta prześcignęli,
ale tym się zajmę dopiero pod koniec gry. Wtedy ukończę wszystkie lokacje na czas i oczywiście bez straty zdrowia, rzecz jasna. I okej, otworzyła się tutaj klapa, dzięki której możemy się dostać do nowych lokacji, ale tymi lokacjami się zajmę dopiero w kolejnym odcinku, bo jeszcze dzisiaj w planach mam ukończenie tej lokacji, tego poziomu, żeby się nie powtarzać. I tak, jak widzicie w prawym dolnym rogu, jedna komnata się zabarwiła na różowo, to oznacza, że już ją ukończyliśmy. No i tutaj też pojawi się na podłodze taki dywan z gwiazdką, o, nie wiem czy widzicie, ale tak, tutaj jest taki dywanik różowy. I okej, teraz pójdziemy tutaj. I poziom nazywa się Droga Żelazna. Tak, jeździmy na rolkach. Tutaj muszę naprawdę bardzo uważać, ponieważ jest całkiem dużo przeszkód. I musimy też uważać na przepaście. Okej, ja sobie interfejs włączę. Nie to, tylko... O właśnie, bo chcę wam pokazać, że całą grę naprawdę można przejść bez żadnych strat. Okej, można też przyspieszyć naciskając strzałkę do dołu, ale nie będę tego robił, ponieważ to może naprawdę zmniejszyć szansę na wygraną. Okej, ale jest taki jeden moment, w którym wręcz trzeba przyspieszyć i zaraz do tego momentu dojdziemy. Tutaj też czasami pojawią się, o właśnie, tacy kolesie z drewnem i trzeba ich po prostu przeskoczyć. Okej, tutaj musimy uważać na płotek, ponieważ płotek może nas zranić. Tutaj musimy przyspieszyć, o, dobra, bo tutaj taki pociąg jechał i po prostu by nas przejechał, gdybyśmy nie przyspieszyli. Okej. O, tutaj ledwo przeskoczyliśmy przepaść. Okej. I to tyle. Tak, co prawda kilku monet nie zebrałem, ale to nic. Ja się tym w ogóle nie przejmuję. Ważne jest, że ten odcinek przeszliśmy bez straty zdrowia i bardzo się z tego cieszę. W ogóle ta gra jest całkiem króciutka, więc przejdziemy ją w najwyżej 5 odcinkach. I okej, moi drodzy, to już byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, więc w następnym odcinku zejdziemy do piwnicy i rozprawimy się z kolejnymi poziomami, o, czyli z właśnie tymi dwoma. I jeśli wystarczy czasu, to zawalczymy z pierwszym bossem, czyli z Rosiczką, która lubi różowe mięso, wiadomo. No i dobra. Więc to byłoby już na tyle. Mam nadzieję, że ten projekt będzie wam się przyjemnie że ten projekt będzie wam się podobał. Bardzo wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Różowej Pantery. Pozdrawiam się, wybieram.